Janusz Kołodziej, dobry wieczór Państwu. Witam w naszym programie Hej Śląsk i spieszę przedstawić moich gości. Dzisiaj w naszym programie są dwie miłe panie. Jedna z nich to Małgorzata Korny, kierownik do spraw administracji i bezpieczeństwa w UKS-u Śląsk. Witam serdecznie. Witam również Agnieszkę Smakowską, Stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk, ale chyba nie tylko, bo również... Również projekt Kibice Razem Śląsk-Wrocław. Kibice Razem Śląsk-Wrocław. Jak rozmawiałem z rzecznikiem prasowym, z Tomaszem Szozdą, który mówił mi, że będziesz miał gościa właśnie ze Stowarzyszenia Wielki Śląsk, to mogłem się założyć o wszystkie pieniądze. Będę się spodziewał jakiegoś pana. Był już u nas Kuba Kurowski, tym milej widzieć panią i to w naszym przedświątecznym projekcie. Zanim porozmawiamy o piłkarzach, o Śląsku, o tym wszystkim, co się działo, bo rozumiem, że wasza obecność oznacza też to, że niezależnie od funkcji, które pełnicie, to jesteście przede wszystkim kibicami, fankami Śląska Wrocław. I to z tego, co wiem, od wielu, wielu lat. Zdecydowanie. Ja już od 20. Pani Małgorzato, kierownik do spraw administracji i bezpieczeństwa. Brzmi bardzo groźnie, ale wiem, że jest się czym pochwalić. Nagrody od wielu lat, jeśli chodzi o zabezpieczenie, o to wszystko, co się dzieje w czasie meczów, przed nimi, po nich, na stadionie Wrocław, tam gdzie swoje mecze rozgrywa Śląsk, wcześniej na stadionie przy Oporowskiej, to zacznę tak może najprościej, jak tylko da się. Na czym polega pani praca? Co należy do obowiązków? Jak to wygląda od tej kuchni? Bo sądzę, że nasi widzowie chętnie posłuchają. Wszystko się sprowadza do tego, żeby wszystkie imprezy, które są organizowane, czyli mecze piłki nożnej na najwyższym poziomie ekstraklasy, były bezpieczne, żeby kibice, którzy przychodzą na stadion, czuli się bezpiecznie. I tak jest, zdecydowanie jest, bo tak jak już tu wspomnieliśmy właśnie, że dostajemy nagrody jako Śląsk Wrocław za bezpieczny stadion. Dla mnie jest to o tyle cenna nagroda, że to środowisko, które powiedzmy odpowiada za bezpieczeństwo na imprezach masowych, zdecydowanie jest zdominowane przez mężczyzn. Jestem jedyną kobietą w Polsce, która zajmuje się bezpieczeństwem na stadionach. Tym bardziej jest to dla mnie taki sukces. A nie ukrywam, że zawodowo jestem zupełnie z czym innym byłam związana, bo jestem z wykształcenia księgową. Natomiast zawsze ciągnęły... Wcześniej wspomnijmy też i zawodniczką uprawiającą czynnie sport. Wprawdzie nie piłkę nożną. Tak, piłkę ręczną, no, gdzie trzeba mieć dużo determinacji w tym, co się robi. I lubię wyzwania, dlatego tak mnie to pchnęło do powiedzmy takich wyzwań jak bezpieczeństwo na stadionie Śląska Wrocław. A na ile właśnie ta wspomniana kariera zawodniczki i to dość na wysokim poziomie, bo ja też zasięgnąłem języka tu i ówdzie i wiem, że należy pani do osób, które potrafią postawić na swoim i że się ci właśnie wspomniani przez panią mężczyźni słuchają. No, w piłce ręcznej byłam kołową, obrotową, która no, musi się bardzo szeroko rozpychać łokciami. I to mi chyba troszeczkę zostało, bo faktycznie wśród mężczyzn, żeby powiedzmy jakąś mieć pozycję, no też czasami trzeba zdecydowane podjąć decyzję. I to mi na pewno pomogło. Natomiast no, jest to świetna praca, bo tak jak już wspomniałam, są to wyzwania, nieprzewidywane sytuacje. No to pociąga, bo każdy dzień jest inny, a niestety ja to lubię. To dobrze, że nie ma takiej monotonii w pracy. Współpracuje pani z różnymi służbami. Nie pytam o konkrety, niektóre nie muszą być do wiadomości publicznej, ale często się mówi, porozmawiamy o tym przy kibicach, na przykład przejdziemy teraz do tego, że ci kibice, nawet ci najwspanialsi, którzy dopingują swoje drużyny, jeżdżą za nimi, jak są mecze w europejskich pucharach, to po całej Europie jeżdżą z jednego końca Polski na drugi, niezależnie od pogody i za to należy ich cenić. Natomiast może nie do końca należy ich cenić za to, co robią. Ja mam na myśli terace, oprawy. W ich mniemaniu jest to fantastyczna oprawa, bo z dawnych czasów pamiętam San Siro, zawsze były race, bo było można. Teraz są takie przepisy. Jak to wygląda z waszego punktu? Wiecie z jednej strony, że tego nie wolno robić, wiecie, że tutaj pani Małgorzata odpowiada za bezpieczeństwo, że to wpływa na bezpieczeństwo. Na szczęście na wrocławskim stadionie nie było takich ekscesów jak ostatnio na derbach Krakowa. Jak to wy postrzegacie jako kibice i pani ich przedstawicielka? No, na pewno kibice chcą zapewnić wspaniałą atmosferę meczu i mimo wszystko ustawy są jakie są.
Zapewne wielu z nas chciałoby, żeby ustawy zostały zmienione, żeby ta ustawa o imprezach masowych po prostu została dostosowana do tej atmosfery, którą my staramy się stworzyć, bo my wiemy, że widowisko piłkarskie to jest jedno, ale ludzie przychodzą na stadion również w innych celach, również by po prostu poczuć to takie emocje, jakie my czujemy na trybunach. No tą oprawę, żeby tą to oprawę było coś, meczu, tak. Coś takiego specjalnego. Na ten dzień się czeka. Nie tylko się rozmawia ze znajomymi, czy Śląsk wreszcie wygra, czy awansuje do pierwszej ósemki, czy gdzieś tam, czy ten już zagra, czy nie, bo to jest normalne. Każdy kibic ma swoje spekulacje, ma swoich ulubionych piłkarzy, swoje typy. Często no, ludzie przychodzą, żeby właśnie wymienić się opiniami, a później okazuje się, że kibice, którzy wiedzą, że Śląsk nie należy do najbogatszych klubów, wiedzą, że to poniesie no, określone konsekwencje też finansowe, a jednak ciężko ich do tego przekonać. Jak to wygląda tam? Ja nie pytam o tę kuchnię, ale tak między wami też pewnie rozmawiacie o tym. No na pewno my chcemy współdziałać również z klubem, ponieważ jesteśmy jego częścią, prawda? To nie jest tak, że my działamy przeciwko. I to też jest wasz ukochany Śląsk. Naszemu, tutaj tak. Każdy z gości to powtarza. My, ja jako prowadzący, moi koledzy dziennikarze, jak Andrzej Ostrowski, Michał Gust, czy kogokolwiek mnie zaprosił, to mówią, że są w trudnej roli. Z jednej strony jako dziennikarz no musi być obiektywny, rzetelny, z drugiej strony no, a my mamy ten Śląsk w sercu. Tak, więc my staramy się jak najbardziej współpracować i mieć jak najlepsze relacje z klubem jako kibice. Jednak no wiadomo, stadion to jest cały przekrój społeczeństwa, prawda? Różne grupy wiekowe, różne statusy społeczne i tak naprawdę no nie da się zapanować nad wszystkimi osobami, które się znajdą na tym stadionie, na trybunach. Więc no dla nas najważniejsze jest to, żeby wszyscy po prostu wyszli zadowoleni i oprócz meczu, który często chcemy, żeby stał na wysokim poziomie, również było ciekawe widowisko na trybunach. Tak często mecze piłkarskie są porównywane do powiedzmy tej drugiej, może pod względem popularności dyscypliny w Polsce, jaką jest żużel, za sprawą żużlowców Betar Sparty Wrocław, Nowy Olimpijski, komplety z całymi rodzinami, z dziećmi i poza ewentualnie jakimiś drobnymi incydentami, ewentualnie z kibicami Unii Leszno, których też nie, to są takie znikome, to potrafi się to wytworzyć. Ja myślę, że pani to byłoby marzeniem właśnie przenieść taką atmosferę, kiedy rutynowe czynności, tu gdzieś słuchawce, bo tak postrzegamy panią na tych meczach, a wszystko gra i koniec. I na tym byłaby robota. Czy kiedyś będzie taka sytuacja na naszych stadionach? Wszyscy dążymy do tego, żeby było jak najbardziej bezpiecznie na stadionie. I wbrew pozorom te wszystkie oprawy, które są na stadionach, bo to się tak jakoś wiąże z tymi meczami. No ja nie wyobrażam sobie z drugiej strony mecz piłki nożnej, żeby był bez oprawy. To tak troszeczkę by mi tutaj brakowało czegoś i wielu kibiców, powiem szczerze, przychodzi właśnie po to między innymi, żeby zobaczyć nową oprawę Śląska Wrocław. No bo mówimy o Śląsku Wrocław akurat teraz. Dlatego no ta pirotechnika wbrew pozorom jest faktycznie wszechipowiec uznawana za niebezpieczną. Natomiast no ja nie znam przypadku, przynajmniej jeżeli mówię tu na naszym podwórku śląskowy, prawda, żeby był jakiekolwiek zdarzenie, które by pociągnęło za sobą jakieś poparzenia czy tego typu rzeczy. Nic takiego nie było, bo kibice wbrew pozorom, pomimo tego, że dużo tej pirotechniki się na jakimś tam meczu pojawi, ale zawsze robią to w taki sposób, żeby nie doszło do jakiegokolwiek incydentu zagrażającemu bezpieczeństwu. Czyli z jednej strony mamy taki paradoks. Oto pani osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, czterokrotnie nagradzana. Ostatnio to była wielka gala specjalna. Wszyscy o tym wiemy. Było o tym opisane i mówione szeroko. Byliśmy bardzo dumni, że po raz kolejny, bo najtrudniej, łatwiej jest raz zdobyć, a najtrudniej jest obronić po raz kolejny te wszystkie zaszczyty, tytuły. Tak na to popatrzmy. I też byłoby chyba wygodniej, gdyby te przepisy zostały w jakiś sposób dostosowane. Często rozmawiając w gronie dziennikarzy, kolegów, zastanawiałem się, czy teraz, kiedy jest taka nowoczesność, wszystkie smartfony, cuda niewidy techniki, skoro prawdziwa raca, prawdziwy dym jest zabroniony, czy elektroniczne gadżety, które to symbolizują, nie mogłyby tego zastąpić? Czy myśleliście na przykład o takim aspekcie? Okej, ustawa się nie zmieni, bo nie można, ale są już teraz nowoczesne, pamiętamy dawne koncerty, zapalało się zapalniczki na koncertach, teraz każdy bierze światełko i powiedzmy tam na, nie wiem, Stingu czy jakimś ulubionym artyście, jak śpiewa przepięknie, nie wiem, Englishman in New York, tak. Na przykład, ja to uwielbiam, to wtedy wszyscy to robią, wy zapewne też, bo się uśmiechnęłyście. Czy nie można na przykład pójść w tym kierunku, czy też myślicie? Ja wiem, że to jest dość trudna sprawa,
troszeczkę wybiegam może w przyszłość, ale może to byłby jakiś kierunek działań. To znaczy, prób myślę, przynajmniej. I tak już stadiony mamy coraz nowocześniejsze, prawda? A jednak nam również zależy na zachowaniu jakichś tradycji i jakichś takich naszych fundamentów, prawda? I też, co jest nasze. Tak, i też po prostu chcemy, żeby jak najbardziej ta piłka się profesjonalizowała, żeby nasze kluby się organizacyjnie profesjonalizowały, ale kibice również chcą zachować zawsze tą swoją cząstkę tradycyjną i nie we wszystkim tutaj ten postęp. To rozumiem. Jest argumentacja, ja to wszystko rozumiem, bo ewentualnie ta nowoczesność niekoniecznie idzie w parze. Wiemy, że robicie mnóstwo akcji, mamy przygotowane w dalszej części programu o tym, mówiliśmy też zresztą o tym, jak kibice wspierają łącznie z piłkarzami, różne akcje, odwiedzają szkoły, przedszkola, to jest fantastyczna sprawa. Powrócimy do rzeczy miłej, o której powiedziałem na początku, do zwycięstwa Śląska w ostatnim meczu. Teraz porozmawiamy sobie o tym ostatnim spotkaniu. Mamy przygotowany materiał przez kolegów Śląsk Wrocław TV jako ilustrację do naszej rozmowy. Myślę, że panie z przyjemnością popatrzą na tą, powiedzmy, kamerę, okiem widziane, okiem kamery, jak to wyglądały kulisy tego spotkania, a później zostaniemy zaproszeni do szatni, jak cieszyli się piłkarze Śląska. No dziwny to był mecz, na początku przez otoczkę zwolniony trener, niezwolniony. Jak wy, jako fanki Śląska, jako osoby zaangażowane, już teraz nie zapominamy o funkcjach pełnionych, to odbierałyście? Znaczy, był duży niepokój, prawda? No, samo to, że powiedzmy założeniem drużyny było, żeby się znaleźć w tej pierwszej ósemce. No i każdy mecz, powiedzmy, dawał, albo traciliśmy tą szansę, albo się przybliżaliśmy do tego. No i no faktycznie nerwowa była atmosfera, ale jak to w sporcie, no nie mogą wszyscy wygrywać i nie mogą się wszyscy znaleźć w tej ósemce. Ja mimo wszystko wierzę w to, że Śląsk znajdzie się w tej pierwszej ósemce, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. No, było dużo kontuzji w naszym zespole, także to też trzeba wszystko brać pod uwagę, ale najważniejsze, że przedświąteczny mecz został wygrany i idziemy w dobrym kierunku. No i tak mamy, ta optyka się zmieniła. Wiemy, to jest jasne, że no, wszyscy piłkarze, tak zwana szatnia jest za trenerem Urbanem. To podkreślają, podbiegnięcie Arka Piecha po zdobyciu tej zwycięskiej bramki, tej jednej, jedynej, jak się okazało, było bardzo wymowne, został wyściskany, sam uściskał trenera. A jak kibice? Jak wasze są opinie? Czy raczej za trenerem Urbanem, czy też może ktoś nowy? No bo w końcu jeździcie na te wyjazdy, już się mieliście doczekać, powiedzmy, my wszyscy doczekać się choćby w Niecieczy, tam gdzie Sandecja rozgrywa swoje mecze. 3-0 do przerwy powinno być jak nic i po meczu okazuje się, że tam tracimy punkty z wyjazdu. Tu Robak nie strzela karnego w Lechii, wcale nie musieliśmy przegrać. Jak to wygląda wśród was kibiców? No, my na pewno jesteśmy zawsze na meczach i drużyna ma nasze wsparcie, mimo tego, jaka jest sytuacja teraz dość niepewna, prawda, organizacyjnie. I tak naprawdę no, zależy nam jak najbardziej na tych wygranych, na tych zwycięstwach. Jednak po prostu widzimy też sytuację, że trener nie miał wszystkich piłkarzy, nie mógł ze wszystkich skorzystać, prawda, w czasie meczów, więc jakby jesteśmy w stanie realnie ocenić obecną sytuację i możliwości trenera, które po prostu posiadał w międzyczasie. A skoro już tak rozmawiamy o tym kibicowaniu, Stowarzyszenie Kibiców Wielki Śląsk, Razem i tak dalej, jak to się urodziło? Skąd taki pomysł? Coś o początkach. No ja zaczęłam przychodzić na stadion z ojcem, więc to jest po prostu taka, że tak powiem, Śląsk mamy we krwi. Ale to było za karę, czy pani chciała? Nie. Bo często pytamy kobiety, które towarzyszą, to tak, narzeczone idą z chłopakiem, no bo żeby go mieć pod kontrolą, później się wciągają lub nie, nieraz widać obrazki w transmisji, a tutaj jakiś coś, tutaj tam się patrzy na nowe tipsy, bo i tak bywa. Ale później okazuje się, że bardzo wiele kobiet no, połyka tego bakcyla przysłowiowego i zostaje przy piłce nożnej. Ja chciałam, ponieważ mieszkaliśmy blisko Oporowskiej, więc po prostu dochodziły do mnie te głosy z trybun i byłam ciekawa, jak to jest nie oglądać tego w telewizji, a znaleźć się tam faktycznie w sercu tego naszego Śląska, prawda? Na pewno początki były dość niepewne, czy ja się w tym odnajdę, czy mi się to spodoba, ale skoro już
chodzę od 10 lat, no to widać, że... A samo stowarzyszenie, jak te struktury wyglądają, kiedy tak naprawdę zaczęliście działać w sposób bardziej zorganizowany? No w pewnym momencie przychodzi po prostu taki impuls, że chce się robić coś więcej, żeby to się nie zamykało tylko na tym meczu, nie kończyło na widowisku sportowym, tylko chce się wyjść poza, chce się robić coś dla innych, chce się promować ten nasz styl kibiców, promować piłkę nożną i pozytywne aspekty kibicowania. Więc po prostu jakby trzeba było zacząć coś w tym kierunku robić. Bardzo mi się to podoba. W nagrodę zapraszam panie do szatni. Od razu powiem, do męskiej szatni. Nasza kamera tam bywa. Tam jest maestro Jarosław Szandrocho. I popatrzmy na radość. Aż guru. Tak, guru właśnie Śląska. I przede wszystkim wspaniały archiwista, bo zbiera wszystko, co związane ze Śląskiem. I tym dawnym, i tym współczesnym. Popatrzmy na radość w szatni po meczu z Jagiellonią Białystok. No jeśli ktoś miał wątpliwości, że czy rzeczywiście piłkarze, tak zwana szatnia jest za trenerem Urbanem, teraz już chyba tych wątpliwości absolutnie nie ma. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia kapitan drużyny. No bardzo ważna postać dla tego zespołu, Piotr Celeban. Mecz był ciężki, tak, bo Jagiellonia jest wysoko w tabeli. Ostatnie dwa mecze wygrała i to też nie z byle kim, tak, bo ten z Koroną Kielce i to wysoki rezultat, ale dzisiaj od początku chcieliśmy narzucić swój styl, no i to się udało, tak. Może nie był jakiś porywający mecz, ale liczy się zwycięstwo, bo jest to nam potrzebne. Wiadomo, że dół też czasami wygrywał i to wszystko jest spłaszczone, ale takim zwycięstwem na pewno przybliżymy się do tej upragnionej ósemki i mam nadzieję, że po przepracowaniu okresu przygotowawczego i po wszystkich zawodnikach, którzy są kontuzjowani, wrócą, jesteśmy w stanie powalczyć w tej drugiej rundzie o miejsce w pierwszej ósemce, ponieważ zasługujemy na to, tak uważam. Dzisiaj wiadomo, Jagiellonia też miała sytuację i to też całe szczęście, że Kuba Słowik obronił kapitalnie rzut karny, bo to był według mnie taki moment kluczowy tego spotkania, bo zdobyliśmy bramkę, ale za chwilę był karny, więc pomógł nam bardzo i jesteśmy mu za to wdzięczni, bo wiadomo jaka jest czasami nasza sytuacja, tak? Bardzo dużo tracimy bramek jako zespół i dzisiaj akurat takim miłym akcentem na koniec roku mam nadzieję, że zaczniemy taką serię zwycięstw i w kolejnej rundzie już na wyjeździe z Krakowią odniesiemy pierwsze zwycięstwo na wyjeździe i dzisiaj naprawdę jest radość i teraz akurat możemy spokojnie usiąść do Wigilii, spędzić go z rodzinami i cieszyć się.
Zatem ja Wam jako gościom tego programu życzeń już nie składam, bo to samo, co chciałem powiedzieć, powiedział Piotrek Celeban jako kibicom. Chcemy, żeby Śląsk wygrywał. Rozpoczął serię zwycięstw na wyjeździe i u siebie był w tej upragnionej ósemce. Na zakończenie zawsze jest dla gości miła taka uroczystość, ewentualnie czynność do wykonania. Zapraszam do złożenia swoich podpisów. Wszystkie osoby biorące udział w programie związane ze Śląskiem Wrocław, ta piłka zostanie przekazana na szczytny cel. Coraz mniej miejsca, to oznacza, że jest ona coraz bardziej cenna. Czego sobie życzyć? No, żeby ten Śląsk wygrywał, żeby pani dalej w tych swoich i ten dział, za który pani odpowiada w różnych rankingach, miała najbezpieczniejszy stadion w Polsce. No i żeby ci kibice byli najlepszymi kibicami w Polsce, jednej z najlepszych drużyn. Chyba to. Najważniejsze. Ja chciałam złożyć życzenia wszystkim kibicom i potencjalnym przyszłym kibicom. Zapraszamy bardzo serdecznie na stadion. Proszę wierzyć, to są przeżycia, które się pamięta do końca życia. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i oczywiście wesołych świąt.